Czekaj, dobrze. Zostawiamy się. Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym na początek powiedzieć kilka słów na temat wczorajszej konferencji. Zacznę od przysłowia: uderz w stół, a nożyce się odezwą. Widzieliście Państwo bardzo dobrze, relacjonowaliśmy wczoraj konferencję prasową z obiektu, z działek, przy filaretów. Mówiliśmy o tym i artykułujemy to jasno, że jesteśmy przeciwko sprzedaży tych dział. Po tej konferencji pan prezydent Szymczyk po konferencji u siebie tłumaczył, że będzie to zrobione przetargu nieograniczonym. Myśmy dzisiaj na sesji postawili wniosek, zawnioskowaliśmy do prezydenta miasta Lublina o zdjęcie tych dwóch punktów, gdyż jest to niepotrzebna uchwała, która jest wbrew mieszkańcom miasta Lublin, a przede wszystkim wbrew mieszkańcom dzielnicy LSM. Mieszkańcy nie chcą sprzedaży tych działek. Tak samo Rada Dzielnica, tak samo mieszkańcy. Tak jak powiedziałem na początku, uderz w stół, nożyce się odezwą. Odezwał się sam zainteresowany Piotr Kowalczyk, więc i straszy mnie pójściem do sądu ze mną, więc ja powiem wprost, my nie damy się zastraszyć. I powiem wprost, jeżeli pan Piotr chce mnie pozwać, proszę bardzo, czekam na taki pozew. Natomiast chciałbym dzisiaj przeczytać sprostowanie do wczorajszej konferencji, bo omyłkowo w kilku punktach, może poprzez moją nieuwagę, źle się wyraziłem. Więc to sprostowanie państwo dziennikarze dostaniecie na maila za chwilę po konferencji. Sprostowanie dotyczące mojego stanowiska wypowiedzianego na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w dniu 7 września 2022 roku dotyczącej sprzedaży działek przy ulicy Filaretów. Odnośnie punktu pierwszego, który podnosi pan Piotr Kowalczyk, odnośnie działki przy ulicy Spokojnej, chciałbym zauważyć, że uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych imienia Władysława Stanisława Rejmonta w Lublinie, druk 837-01, nie wynikało, że działka przy ulicy Spokojnej 10 zostanie przeznaczona do sprzedaży. Wskazano w nim jedynie, że obiekt ten jest zabytkiem, który wymaga gruntownego remontu, którego koszty byłyby znaczące. Tak, przedstawionego uzasadnienia można było zasadnie domniemywać, że szkoła zostanie przeniesiona do nowej siedziby, a po przeprowadzeniu remontu powróci do lokalizacji na ulicy Spokojną. Trudno zatem dziwić się oddaniu głosów za tą uchwałą przez radnych wymienianych przez pana Kowalczyka w jego oświadczeniu. Wniosek o głosowanie nad tą uchwałą w trakcie sesji Rady Miasta pochodził zaś od prowadzącego w dniu 2 lutego 2017 roku obrady Rady Miasta przewodniczącego, to jest pana Piotra Kowalczyka. W chwili głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, jak już wskazano, nie był znany ostateczny los obiektu przy ulicy Spokojnej 10. Tymczasem nieruchomość ta została już w listopadzie 2017 roku wystawiona na sprzedaż. A zatem wraz z decyzją o sprzedaży tej nieruchomości okazało się, że uchwała o zmianie siedziby Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych stała się w rzeczywistości uchwałą o wygaszeniu działalności oświatowej w tym obiekcie. W tym kontekście wniosek przewodniczącego Kowalczyka o podanie pod głosowanie projektu o zmianie siedziby Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych okazał się wnioskiem o wygaszenie działalności tej szkoły w dotychczasowym miejscu, to jest przy ulicy Spokojnej 10 w Lublinie. Odpowiedź na drugi zarzut, który stawia pan Piotr Kowalczyk i sprostowanie moje. Prawdą jest, że dla działki przy ulicy Karmelickiej Rada Miasta nie zmieniła planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ działka ta nie miała i nie ma do dzisiaj uchwalonego planu. W rzeczywistości po nabyciu tej działki przez spółkę pana Kowalczyka prezydent miasta Lublin wydał dla tej działki decyzję o warunkach zabudowy.
zezwalając na umieszczenie na jej zabudowy wielorodzinnej, co wywołało poruszenie wśród właścicieli sąsiednich nieruchomości. Decyzja ta została uznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie za wydaną z rażącym naruszeniem prawa. Po krytycznej opinii Towarzystwa Urbanistów Polski, pomimo tego jednak prezydent miasta Lublin wydaje kolejne decyzje o warunkach zabudowy. Dla tej działki, dążąc do koniecznego uwzględnienia woli wnioskującego o takie właśnie warunki inwestora, pragnę podkreślić, że o ile omyłkowo wskazałem, iż Rada Miasta uchwaliła dla tej działce zmianę MPZP, to nie mogę się zgodzić z twierdzeniem pana Piotra Kowalczyka, że stwierdzenie to stanowi pomówienie zarówno jego, jak i prezydenta Krzysztofa Żuka. Skoro bowiem pan Kowalczyk sam podkreśla, że Rada Miasta działa kolegialnie, to stwierdzenie o zmianie MPZP przez Radę, nawet błędne, nie może zniesławić indywidualnie pana Kowalczyka, a tym bardziej prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka, który członkiem Rady Miasta nie jest. Nie pozostawia natomiast wątpliwości, że decyzję o warunkach zabudowy wydaje już jako organ prezydent miasta Lublin. A nadzwyczajna życzliwość w stosunku do inwestora, którym jest spółka, w której udziały ma pan Piotr Kowalczyk, jest co najmniej zagadkowa. Zwłaszcza kiedy określony przez wnioskodawcę sposób zagospodarowania działki spotyka się z krytyką Towarzystwa Urbanistów Polskich. Odpowiedź na zarzut numer 3. Odnosząc się do uwagi pana Kowalczyka o tym, że radni PiS podejmują swój sprzeciw w zależności od podmiotu, który może daną nieruchomość nabyć, to należy przyznać mu rację. Oczywistym bowiem jest, że w przypadku zbywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym i kontroli stosowania tego trybu przez Radę Miasta, konieczność podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na zastosowanie tego trybu istotna jest także osoba wnioskodawcy. Jak zauważa sam pan Kowalczyk przy uchwale z dnia 26 lutego 2015 roku, wnioskodawcami były osoby prywatne, niezwiązane z polityką, wobec czego trudno było mieć zastrzeżenia, że po zbyciu tej działki będą one dążyć do zmiany jej przeznaczenia, wówczas funkcje usługowe UC, wykorzystując swoją publiczną pozycję. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy z wnioskiem o nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej występuje osoba prawna, której wspólnikiem jest były wpływowy radny, przewodniczący Rady Miasta, zwłaszcza w sytuacji, kiedy środowisko polityczne, z którym współpracował, zachowuje nadal większość w Radzie Miasta i jest politycznym zaplecem urzędującego prezydenta. To są trzy sprostowania, proszę państwa, do zarzutów, które stawia mi Piotr Kowalczyk i straszy. Jeszcze raz powtarzam, my nie damy się przestraszyć. Tu nie chodzi o to, że ja mogłem się pomylić w wielu kwestiach, więc to stanowisko i sprostowanie dzisiaj wygłosiłem do mediów publicznych. Mam nadzieję, że państwo też to opublikują. Natomiast chciałbym przypomnieć państwu jedną sytuację, kiedy to my byliśmy zastraszani w 2016 roku. Pamiętacie tą słynną sprawę Murem za Żukiem. My wtedy byliśmy zastraszani. Tu było mnóstwo ludzi, był telebip, były okrzyki na nas, żebyśmy nie głosowali za wygaszeniem mandatu prezydenta Krzysztofa Żuka. Przypomnę państwu, jaki był finał. Finał był taki, że tak naprawdę sąd skazał prezydenta Krzysztofa Żuka. Natomiast to odbyło się już po jego zakończeniu kadencji. Więc my wtedy mieliśmy rację z tym, że prezydent Żuk był winien. I przypominam to w kontekście tego, że ta praktyka zastraszania radnych, tak samo z drzewami już chyba na Lipowej, czy teraz, no jest stosowana. My nie damy się zastraszyć, to jest sprostowanie. Natomiast jeżeli pan Piotr się zdecyduje na pozew, ja przyjmuję to z godnością i mam nadzieję, że też będzie się liczył z konsekwencjami. Także oddaję jeszcze głos radnym.
Proszę Państwa, w kontekście tego, o czym powiedział przewodniczący pan radny Piotr Breś, chciałbym podkreślić pewną rzecz, o której może świadczyć na przykład lektura porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta. Po pierwsze, jest to sprzedaż tych działek przy ulicy Filaretów na rzecz spółki i w konsekwencji dopuszczenie tam na terenach zielonych zabudowy, kolejnej zabudowy wielkogabarytowymi budynkami. Po drugie, proszę Państwa, jest także projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego ulicy Orkana, czyli po byłej firmie Lift Service. I tutaj także to jest kolejne wyłożenie tego planu. Pan prezydent, zamiast stanąć po stronie mieszkańców, a przypominam, że było kilka tysięcy uwag do tego planu, do tej zmiany, pan prezydent, zamiast stanąć po stronie mieszkańców, cały czas stoi po stronie deweloperów, czyli nie dba o to, żeby w mieście było jakieś logiczne przewietrzanie miasta. Chce zabudować wszystkie tereny, które można zabudować i gdzie deweloper sobie tego zażyczy. Możemy powiedzieć w ten sposób, że w pierwszej wersji były to zupełnie do przyjęcia warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczające zabudowę do 30 metrów wysokości budynków. Natomiast w tej chwili jest to do 17 metrów, co i tak nie zmienia faktu, że jest to bezpośrednie sąsiedztwo dzielnicy domków jednorodzinnych tak naprawdę. I takie działanie możemy uznać za nierozważne, możemy nazwać nierozważnym działaniem prezydenta miasta, który po sobie chce zostawić chyba zabetonowany Lublin i bardzo bogatych deweloperów, którzy będą budować kolejne blokowiska w naszym mieście. Drodzy Państwo, jeszcze nawiązując też do tej poprzedniej wypowiedzi, co pan prezydent chce zostawić po sobie, co chce zostawić przyszłym pokoleniom? Pragnę zwrócić uwagę na to, że w porządku obrad dzisiejszej sesji są trzy uchwały dotyczące zmiany uchwał o emisji obligacji miejskich. I pytanie jest następujące. W tym momencie nasze miasto jest już zadłużone na ponad 1 700 000 000 zł. To jest już 90%, podkreślam, 90% możliwego zadłużenia miasta, które może sięgnąć maksymalnie ponad 1 938 000 000 zł. I w tym momencie mówimy jeszcze o kolejnych obligacjach, które mają być wyemitowane. Tutaj mówimy też o odroczeniu oczywiście spłaty, o rozłożeniu dalszym, ale dochodzi także ogromne zadłużenie spółek miejskich. Jesteśmy tak naprawdę na styku tej możliwości zadłużenia miasta. Jesteśmy już naprawdę na krawędzi. I moje pytanie jest krótkie. Co pan prezydent chce zostawić kolejnym pokoleniom? Czy jest to myślenie na zasadzie po nas choćby potop? Czy też jest jakiś konkretny plan naprawy tychże finansów? Na razie tego planu ewidentnie nie widać, chyba że takim planem jest dalsze drenowanie kieszeni mieszkańców, bo dzisiaj przypomnę, że będzie także głosowana ewentualna podwyżka w strefach płatnego parkowania i będzie to bardzo dotkliwa, co pragnę podkreślić, niestety podwyżka. Obawiam się, że tutaj pomimo sprzeciwu ze strony naszego klubu, to klub radnych pana prezydenta Żuka, mam takie obawy, bardzo poważne, graniczące z pewnością, zagłosuje za tymi podwyżkami, o czym będziemy dyskutować. Dlatego też moje pytanie jest krótkie i zasadnicze. Co dalej, panie prezydencie, jaki jest pański plan dla przyszłych pokoleń mieszkańców naszego miasta przy tak ogromnym zadłużeniu, gdzie jest już w tym momencie 90%, raz jeszcze podkreślam, możliwego zadłużenia miasta. Dziękuję. Ktoś jeszcze? To czy są jakieś pytania? Ja mogę się zapytać jedną rzecz? Pan ma to 90%, to znaczy ta kwota 1 938 000 000, czy to jest kwota długu zapisanego w budżecie, czy to jest kwota możliwego długu wynikająca z reguły? Taka informacja wczoraj została uzyskana przez członków Komisji Budżetowo-Ekonomicznej jako maksymalne możliwe zadłużenie naszego miasta. Wynikające z budżetu czy z reguł budżetowych? Bezpośrednio z budżetu. To został przekazany przez panią skarbnik wczoraj na Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. A ty mógłbyś się zapytać jedną rzecz? Chciałbym jeszcze przypomnieć, bo dostaliśmy odpowiedź o zadłużeniu spółek komunalnych miasta. Proszę Państwa, ja wiem, że to nie wpływa na dług miejski, ale w spółkach komunalnych okazuje się, że jest ponad 300 milionów zadłużenia. Wszystkie spółki miejskie są zadłużone na ponad 300 milionów. To pytanie, które zadał pan radny, jest tak naprawdę zasadne, bo
takiego długu miasto Lublin jeszcze nie miało nigdy. I teraz musimy podejmować uchwałę o odroczeniu spłat obligacji na przyszłe lata, czyli na przyszłe pokolenia, można powiedzieć. Tylko dlatego, że my jesteśmy w spirali zadłużenia. Dzisiaj też w zmianach uchwały budżetowej głosujemy punkt, w którym to dokładamy do obsługi kredytów ponad 40 milionów. Przypominam, że w budżecie na ten rok była kwota założona 44. W tym momencie dokładamy drugie 40, czyli to jest o 100% zwiększenie kwoty na obsługę długu. A kto ten dług zaciągał? A kto te wszystkie długi zaciągał? Myśmy mówili i wzywaliśmy prezydenta do niezadłużania tego miasta. No ale niestety, mamy zadłużenie gigantyczne. Właśnie w takich czasach kryzysu jak teraz widzimy, że mieliśmy rację. Mieliśmy rację, mówiąc, że dług, który jest powiększany, no musi być rozsądnie zaciągany i roztropnie, a nie był. I w czasach kryzysu, jaki teraz mamy, wychodzi na to, że mieliśmy rację. Dlatego też no, dziwimy się panu prezydentowi z taką polityką. Mamy nadzieję, że jest jakiś plan na to. Mamy nadzieję, że to się jakoś zmieni, bo zostawiamy przyszłym pokoleniom olbrzymie zadłużenie miasta i zostawiamy, no tak jak to wygląda. No, proszę państwa, nie ma pieniędzy na inwestycje. Przychodzą do mnie ludzie kultury, ludzie sportu, że są obcinane wydatki i tak dalej. Domy pomocy społecznej. Dzisiaj mieliśmy nawet mieszkańców, którzy domagają się podwyżek. Wygląda to nieciekawie, dlatego apelujemy do prezydenta o to, żeby ustalił jakiś plan na to lub coś tym wszystkim zrobił. Ponieważ no, nie może tak być, że za chwilę no, nasze zadłużenie miasta przekroczy wszelkie granice. Dziękuję bardzo. Mogę ja zadać pytanie? Tak, dziękujemy. Proszę pana. Nie, ale prosiłbym tak. Na sesję powiem, może powiem, pan przyjść. Nie, ale nie. Głos może ja pan dostać jako mieszkaniec. Proszę pan, ja jestem bezdomny.